Jest środa, 18 listopada, to są wiadomości nowego dziennika. Aleksandra Sławisz, witam Państwa. Dzisiaj powiemy o tym, dlaczego prezydent Barack Obama zakpił sobie z republikanów, o tym, że m.in. CIA domaga się dostępu do naszych telefonów oraz o chwilach grozy, jakie przeżyli wczoraj pasażerowie trzech lotów. A zaczynamy od wyznania Piotra Tymochowicza, doradcy mediowego, specjalisty do spraw marketingu politycznego, który udzielił wywiadu nowemu dziennikowi. Trudno mówić o poczuciu bezpieczeństwa, tak, w Polsce. Natomiast tutaj rzeczywiście czuję się na tyle swobodnie, że chciałbym po raz pierwszy pewnie powiedzieć mocniej. I to nie jest kwestia wiary, no, nie jest kwestia przeczucia. Ja wiem, że Andrzej Leper, i chciałbym to wyraźnie powiedzieć, nie popełnił i nie mógł popełnić samobójstwa. On został po prostu zamordowany. Piotr Tymochowicz dodał, że był ostatnim człowiekiem, który widział Lepera żywego. Był u mnie w czwartek wieczorem, rozmawialiśmy przez kilka godzin i słyszałem od niego: Piotrze, czuję, że chcą mnie zabić. W piątek już nie żył. Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika oraz w wywiadzie, który wyemitujemy w NDTV w piątek. Piotr Tymochowicz będzie też gościem piątkowego spotkania w Awakening Wellness Center na Greenpointzie, które zacznie się o 7:30 wieczorem. Spotkanie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Klubu Q+, Wielka Mobilizacja. Przechodzimy teraz do wiadomości z Ameryki. Prezydent Barack Obama skrytykował polityków Partii Republikańskiej za to, iż sugerują, jakoby przybywający do USA uchodźcy z Syrii stanowili zagrożenie. Co więcej, Obama wprost zakpił z takiej postawy. Jakiś czas temu przestraszyli się dziennikarze podczas swojej debaty, teraz obawiają się wdów i trzyletnich sierot, powiedział. Dodał, że nie zmieni stanowiska w sprawie przyjmowania syryjskich uchodźców. W ciągu najbliższych 12 miesięcy do Stanów Zjednoczonych ma przybyć około 10 tysięcy uchodźców z Syrii. Część z nich może trafić do Nowego Jorku. Burmistrz tego miasta, Bill de Blasio, oznajmił, że wszyscy są mile widziani. Nowy Jork jest miastem imigrantów, tu schronienie znalazły osoby uciekające m.in. przed prześladowaniami w swoich krajach. Także i teraz nie zamierzamy zamykać granic przed ludźmi uciekającymi od okrucieństwa wojny, zapowiada de Blasio. Po atakach terrorystycznych w Paryżu rosną naciski na firmy technologiczne, które produkują i stosują technologię szyfrowania. Agencje wywiadowcze twierdzą, że technologie te utrudniają wykrywanie działalności terrorystycznej. W pewnym sensie straciliśmy oczy i uszy wraz ze wzrostem sprzedaży urządzeń, do których nie mają dostępu ani producent, ani policja czy władze federalne, nawet jeżeli posiadają sądowy nakaz rewizji, powiedział komisarz nowojorskiej policji William Bratton. Przeciwni technologiom utrudniającym dostęp do telefonów i innych urządzeń elektronicznych jest m.in. dyrektor CIA John Brennan. Natomiast firmy technologiczne takie jak Apple czy Google mówią, że chcą bronić prywatności swoich klientów. Chwilę grozy we wtorek przeżyli pasażerowie trzech różnych lotów w Stanach Zjednoczonych. Dwa samoloty francuskich linii lecące do Paryża lądowały awaryjnie. Jeden w Salt Lake City, drugi w kanadyjskim Halifaxie. Po tym jak załoga otrzymała, jak się potem okazało, fałszywe informacje o bombach podłożonych na pokładach. Sprawczynią trzeciej sytuacji zagrożenia jest 32-letnia Kamila Dolniak, która leciała samolotem British Airways z Londynu do Bostonu. Kobieta była pod wpływem alkoholu, próbowała zapalić papierosa elektronicznego w łazience, a potem otworzyć drzwi samolotu. Po wylądowaniu w Bostonie kobieta została aresztowana za zakłócanie spokoju w trakcie lotu. A w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika polecam artykuł pod tytułem Prezes wszystko poukładał, o tym jak ustalany był skład rządu PiS i kto będzie miał w nim dominującą pozycję. A wśród wiadomości polonijnych piszemy o pierwszej polsko-bałkańskiej zabawie pod nazwą Bałkanica, która odbyła się w polskim domu Krakowia Manor w Wallington, New Jersey, a jej inicjatorami byli muzycy z zespołu Piersi, w której kiedyś śpiewał Paweł Kukiz. W jutrzejszym wydaniu naszej gazety piszemy też o wielkiej obławie na terrorystów we francuskim Saint-Denis oraz o exposé premier Beaty Szydło, w którym obiecuje partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz więcej kontaktów z Polonią. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej nocy i zapraszam na nasz program jutro o 11 wieczorem. Już za chwilę natomiast Telewizja Republika i Wiadomości z Polski. Zapraszam.